leci i tak na szybko do tego jakaś surówka czy coś, tak wiecie, żeby coś było do przełamania. Coś takiego zrobimy, a najwyżej jak już będę w domu, to się tak rozejrzę. W ogóle zjadłam makaron ze szpinakiem. Takie proste, klasyczne jedzenie, a dawno nie było, chociaż z tym to u mnie jest zawsze problem, bo połowa lubi, połowa nie lubi. Ale powiem wam, chociaż tyle dobrze, jakaś pogoda jest, bo naprawdę na razie jest i u nas ładnie, słoneczko świeci. Może nie jest jakoś mega ciepło, ale też nie jest zimno, także tutaj wszystko. Matylda oczywiście nieje, przeżywa miłość swojego życia i nieje. W ogóle ci już takie cuda nawaliłam do miski. Powąchała, popatrzyła na mnie jak na czubka ostatniego i kazała się puścić na dwór i pod bramą siedzi na księcia, czeka. Boże, już mówię, ostatnia cieczka, już następny, już teraz odczekam ten czas, co muszę odczekać. Matka idzie na sterylkę, bo zwariować idzie, jeszcze pytanie, czy nie będzie z tego jakiejś ciąży urojonej. No i pytanie, jak kokunia, bo kokunia tutaj widać, że w miarę normalnie. Zresztą ona tak chyba nie bardzo wiedziała, co tu się dzieje przy tej pierwszej cieczce. Jeszcze ją ma, ale na razie wszystko git. I powiem wam szczerze, że no i takie nie wiadomo, co mi morduje. A że już tak, wiecie, ten swój urlop wykorzystałam, napięłam jak baranie rogi, to już żadnym wolnym nie ma mowy niestety. Więc powiem wam szczerze, że jak na zmiłowanie czekam na weekend. Także lecimy do domu, obczajmy, co tam w ogóle jest grane. Robię sobie kawę, coś zjem i odpoczywam, nic nie robię więcej, bo normalnie nie mam siły. Potrzebuję teraz urlopu, po urlopie. Czy ty też tak macie? No dla mnie to jest jakaś paranoja, żeby to tak było. No ale tak niestety jest, czuję, że cały nos zakitowany. Oj Jezus! Nie cierpię się tak czuć, bo to wiecie, ani człowiek zdrowy, ani chory, taki na pół złamany, także lecę się kurować, chociaż trochę. Zobaczcie, przyjechałam do domu i znowu Klusek stoi pod drzwiami. Na chatę się chciałeś wbić, a tu nic. Nie chcą wpuścić, o Jezu, tak długo stoję, że aż się zziewałem, znudziłem. Już matka idzie, to cię wpuszczę. No już wam dam, ale ładnie usiądźcie i poczekajcie. Co? Mam tu jakąś zupełną resztkę migdałów. I okazuje się, że dziewczyny ubóstwiają migdały. I sikam tu z nich normalnie ze śmiechu, bo takie miny, jak dostały po pierwszym, to takie tu miny strzelały, że matko boska. Moja biedna, nic nie chce jeść, to chociaż migdała zjem, co? Orzeszki są zdrowe. A kokunia to tam wszystko zje, to kokunia tylko jako dodatek. Także takie dziewczyny, mówię wam, jazda bez trzymanki z tym matyldowym jedzeniem. Normalnie gwiazda nic nie chce jeść. A ja siedzę i udaję, że pracuję. Znaczy nie, pracuję, czekam, aż mi się wydrukuje. Ale powiem wam, ubrałam sobie barchan. Zaraz w ogóle idę się wykąpać. I idę spać. Bo normalnie jakaś jestem taka dzisiaj nie do życia. I zastanawiam się, czy to mi przejdzie. Bo tak przez parę dni mnie tak mordowało. Ale w zasadzie funkcjonowałam. A już dzisiaj przyjechałam z pracy. Zjadłam obiad, wypiłam kawę. To powiem wam, że cały ten czas przeleżałam, bo no tak się coś kiepskawo czuję, a nie mogę teraz, no kurde, nie mogę, bo wiecie, zrobiłam sobie to wolne. O Jezu, ale kosztem pracy. I teraz muszę to wszystko ponadrabiać jeszcze w takim kiepskim stanie. Ale to nic, nie damy się, co nas nie dobije, to nas wzmocni. Jakoś to będzie, zaraz się idę ukąpać, ubrać w ciepłą piżamę i no i co? No idę poleżeć. Masakra.
naprawdę. A wy jak się czujecie, moi drodzy? Zdrowi, nic was nie bierze? Mam nadzieję, że u was lepiej, bo powiem wam szczerze, że chyba znowu jest jakieś cholerstwo w powietrzu i dużo ludzi choruje, bo tak nawet widziałam dzisiaj u nas w pracy, to tak obłożenie jest naprawdę pół na pół. Słuchajcie, to co się dzieje od wczoraj na zewnętrznej, to jest po prostu niewiarygodne. Tak hula wiatr, właśnie patrzyłam, że mi siano odsłoniło, zakryte. I tak tylko patrzę, czy ten namiot przetrwa. Wieje tak strasznie i są tak mocne podmuchy, że możliwe, że ja się wczoraj dlatego tak źle czułam. Bo ja zawsze na te wiatry to jestem po prostu taka nie do życia. I być może to o to chodziło. A tak w ogóle to Matylda ma ciąg dalszy latania za chłopakami. Normalnie nie wiadomo, strzeliło ją w ten łeb jak takie amory, że mówię wam, nic nie idzie. Muszę wymienić chuchy, bo to się już skończyło. No i tak, machnąć jakieś śniadanie, moi drodzy państwo. Ci co, aż się normalnie boję, żeby prąd dzisiaj był. Chociaż jak przez całą noc był, to i może teraz nic nie ukradnie. Ale jestem oświetlona, głowa w cieniu, a tu dalej kiszka. Słuchajcie, tak obserwuję sobie swoją buzię po tych zabiegach, bo robiłam peeling kawitacyjny, tam jakieś maski, robiłam kwasy i tak dalej. I powiem wam, że już dzisiaj to tak widać, już ta buzia jest taka dużo gładsza, dużo bardziej wyrównana, rozjaśniona. Także jesień teraz najlepsza pora właśnie na to, żeby zacząć działać z kwasami. Czy z retinolem w domu, czy wiecie, gdzieś w gabinecie. Ja muszę sobie kupić retinol. Pamiętajcie, żeby zawsze zaczynać od tego najmniejszego stężenia, bo ja jeszcze nie mam. No i przy retinolu jednak dobrze jest używać cały czas kremu z filtrem, bo to jednak, wiecie, w zimie też potrafią być bardzo słoneczne dni i żeby się nie nabawić przebarwień, jak zaczynacie retinol, to najmniejsze stężenie, to najpierw tylko raz w tygodniu, bo można sobie zrobić krzywdę. Chociaż ja wam powiem, że moja facjata jest, jeżeli chodzi o retinol, bardzo, bardzo odporna, bo ja kiedyś, nie wiedząc, to wiecie, jak to było. Zaczęło to wchodzić, a nie bardzo były informacje, o, co, jak, gdzie, z czym i do czego. To ja jechałam tym retinolem codziennie. I nic mi nie było. Nie miałam żadnych przesuszeń, żadnych, wiecie, tam schodzącej skóry. Nawet miałam wrażenie, że ten retinol jest za słaby i że nie działa. Ale on działa, moi drodzy. Tylko potrzebuje trochę czasu. Idę pobuszować w lodówce, ci też nie smażę jajek. Zrobię sobie jakąś taką kanapkę, bo ja wam powiem, że w ogóle nie mam ochoty na jedzenie. W ogóle. Jeszcze muszę przebuszować co na obiad. Jakiś taki, wiecie, plan B zrobić. Słuchajcie, rozmrażam w mikrofali kurczaka, bo na szybko wykombinowałam, że... Gdzie moja pokrzywa? Dobra, tu jest. Na szybko wykombinowałam, że pokrzywa się kończy niedobrze, że będzie właśnie makaron ze szpinakiem, z kurczakiem, z fetą, taki ze śmietanką, tylko muszę jeszcze właśnie zaraz zajrzeć do lodówki, żebym nie zapomniała, czy mam śmietanę. I zalewam sobie tą pokrzywę, a wypiję, wrócę, bo już teraz nie mam czasu. I tak właśnie mówię, że w ogóle nie mam apetytu, ale wymyśliłam kanapkę. Taką, że to tylko ja mogę tak wymyślić. Wędlina, ten ser, Active Protein. To jest ten z Lidla, ten taki mniej kaloryczny. Ale nie kupiłam go dlatego, że wiecie, że... Chociaż no też, no niech będzie.
że tych kalorii ma mniej, ale on generalnie mi w ogóle smakuje. Zresztą, wiecie co, ja w serach żółtych to mam tak, że ja tak naprawdę to lubię cheddara, parmezan, a te wszystkie goldy jakieś tam, nie goldy, to mi te sery w ogóle tak nie bardzo smakują, autentycznie. Znaczy, nie to, że mi nie smakują, tylko ja nie czuję różnicy, o, w ten sposób. Ale jakoś to coś oblatamy, będzie dobrze. Cioko, Kolinka, zaraz musimy wyjrzeć, gdzie nasza ciotka jest, wiesz, bo coś jej chwilę już nie widzę, jędzy jednej. Normalnie taka latawica z tej matki, że mówię wam, wieczorami tak nas gania, już wiecie, wykąpiemy się tak chwilę, klapniemy na tym łóżku, żeby kości rozprostować. Już jest, już czeka, bo ona musi wyjść. Ona musi wyjść, sprawdzić, czy tam jakiś Kazimierz przed drzwiami nie stoi za długo. Czekajcie, ja w ogóle zerknę. Oczywiście nie je. Dobra, leży pod drzwiami. To niech sobie leży gwiazda ze spalonego teatru. Czekajcie, bo jakieś powiadomienie dostałam. Ła! Ale by mi tak. Oczywiście zwieńczeniem mojej kanapki będzie co? Przecier pomidorów. Także takie kanapeczki dzisiaj wlecą. Cicho, bo chwilę jakby się to wiatrzysko uspokoiło. Może to już koniec, chociaż patrzyłam, to ma chyba do 17. Nie, to przecież jeszcze dzisiaj cały dzień i całą noc ma niby tak dmuchać. Jestem, słuchajcie, już po pracy i powiem wam szczerze, że koniec świata. Nawet kilometr niżej już nie wieje, a u nas tak dmucha, że normalnie łeb chcę urwać. Ja chciałam nagrać materiał na dworze, ale przykładam to na jutro, bo powiem wam szczerze, że bez szans, ale jest taka piździawka, że... Ale czuć aż normalnie, że to ciśnienie jest takie inne. Oczywiście sępy są, prawda? A jak? Matylda ciąg dalszy. W ogóle nie jedzenia. Więc muszę i tu odpalić mały kawałeczek. Pokusi też. To przecież dziewczyny. Znaczy dziewczyny. Dziewczyna jest tak zakochana, a dzisiaj faktycznie będzie makaron ze szpinakiem i z kurczakiem. Zrobię go tak, że podsmażę kuraka w kochę. Pokroję kurczaka w kochę, w taką większą nawet, żeby było szybciej. Podsmażę go. Podzielę, bo alternatywnie kupiłam, wiecie, słoik szybkiego sosu, bo przecież w tym domu ten obiad z kurczakiem i szpinakiem to nie zawsze jest taka prosta sprawa. Nie wszyscy lubią, ale zrobię go... Czekajcie, muszę sobie włączyć już patelnię, ale zrobię go na dwa dni, bo jutro jest piątek. Jutro pewnie będę musiała zrobić jakieś zakupy. Jadę do pracy, więc bez sensu, a tak postaram się zrobić go tyle, żeby zostało, ale zrobię go właśnie takiego fajnego, bo no właśnie, czemu ja na tej patelni podsmażam tego kurczaka? A ciur, dobra. Niech będzie na tej. Bo
dodam do tego jeszcze fetę, dodam do tego śmietanę 30, a do posypania będzie parmezan. Chciałam zrobić taki, wiecie, lepszy ten szpinak, tylko chciałam dwa opakowania szpinaku, a było ostatnie w sklepie, a już mi się nie chciało gdzieś biegać z takim szpinakiem, więc... Ale myślę, że i tak będzie pyszniaste. No mam tu też dla was coś, już tak się nie bójcie. No proszę bardzo. Napuść, po malutku. Kocho tak delikatnie bierze, a ma pyl na kapie. Normalnie jak. Matyldziu, musimy podsmażyć kurczaczka teraz, wiesz? Już nie mam dla was, już wam dałam. Teraz proszę mi uciekać. Jak ja to się śmiałam na tym wyjeździe, że jedyny plus takiego wyjazdu to jest to, że sobie zjesz w spokoju bez żadnych, wiecie, współtowarzyszy. Dobra, tak to jest, jak się gotuje dwa obiady. No ale wyższa konieczność, nie każdy lubi szpinak. Tu mam właśnie kurczaka, troszeczkę z cebulką przesmażonego, czosnek przeciśnięty, cała feta dodana, tu jeszcze kawałki widać się nie rozpuściły, zresztą szpinak też się jeszcze nie do końca rozpuścił. Szpinak i śmietanka 30. Fajnie jest, jak jest ta 30, bo to nadaje jeszcze takiej fajnej kremowości, więc tu poczekamy, aż się szpinak no rozpuści przede wszystkim, aż mi się to dobrze zagotuje. Natomiast tu jest ukradzione trochę kurczaka i słodko-kwaśny sos ze słoika, a tam tagliatelle w garku, więc taki będzie obiad na szybko, na dwa dni. Całość podana z parmezanem, będziemy pałaszować, ale ten szpinak to wiecie co, jak lubicie, a ja dawno nie robiłam. Autentycznie już mi taka ochota przyszła na ten szpinak. O Jezu, już mi coś kapło. A jak? Już zielono mi. Także jeszcze trochę pogotujemy i będzie pychotka. Będzie ci szrekowy obiad. A co? Zieleniejemy wszyscy. Przyniosłam kable, Boże, przyniosłam kable. Przyniosłam swoje rzeczy, te, które biorę zawsze do nagrywania, tam na stole leżą. I Julek tak tego pilnuje, a teraz widzę, o, przyszła Tosia i poszła sprawdzić, co on tam robi. Możesz nie zasłaniać Julka, kralewno. Tosia. Tosia, ale wieje na dworze, co? Tak, wie, Julek. O Jezu, jaki ty masz wzrok No ty masz po prostu wyczucie, jeżeli chodzi o nagrywanie. Jak tyłka w kamerę nie wsadzisz, to żyć nie możesz. Oj, Tosieńka, Tosieńka. Oj, Tosieńka, Tosieńka. No tak, tak, tak. Oj, Tosieńka, Tosieńka. Oj, moja dziewczyna. No Tosieńka, Tosieńka, ale... Tak naprawdę to największy szpicel siedzi tam. Czekaj, bo zasłoniłaś brata swego. Poczekaj, poczekaj, zabieraj tyłek. Zabieraj tyłek. Ktoś tu ma dzisiaj ewidentnie parcie na szkło. Tak? Ojej. Tosia, czy możemy tak już zacząć nagrywać brata twego? No nie możemy, no zobaczcie, co tu się wyprawia. To jest taka kocia miłość, że to jest aż po prostu niewiarygodne. Taka kocia miłość, oj, 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 oj. No dobrze. No to jeszcze chwilka na kocią miłość. Tak, ojej. Oj, oj, oj. Teraz przejdźmy do Juliana.
bo Julian się tam skrył i cały czas się na kable czai. Juluś, pokaż się skubańcu, bo ja mam na stole jeszcze, bo wiecie jak to jest, pakuje się szybko, ale potem z tym rozpakowaniem to jest gorzej, nie? W każdym razie tam mam swoją taką torbę, którą zawsze zabieram na wyjazd i powiem wam szczerze, że tam są kable i muszę to zaraz pochować, bo Julek jest taki złodziej, że on ostatnio mojemu mężowi pendrive'a ukradł. Ja go w ostatniej chwili zauważyłam, że on z tym pendrive'em w pysku leci. Wiecie co, jakby ten pendrive zginął, to ja nawet nie chcę myśleć, co by było. Musimy chować wszystko, obrączki, pierścionki, takie, wiecie, to naprawdę on nie bierze byle czego, on bierze wartościowe rzeczy. Ja nie wiem, normalnie koci gangster. Koci gangster. I teraz on tu niby sobie tak leży, a za chwilę coś zniknie. Prawda? Matka ci już zna na tyle, że ła. Nie, ty nie wiesz, o co chodzi. Pomówienia jakieś. Rozumiem. Jakieś pomówienia kotu. Noga spadła. Noga kotku spadła i wisi. Co? A jak? Widzieliście taką wiszącą nogę? Masz koty? Dobry? Będzie wojna? Czy będzie tak bez wojny? Chyba bez. Dobra. Śpi, odpoczywaj. Jezus, te głupki cię trochę cieszą, co? A jak? Słuchajcie, wiecie co, ja jestem w szoku. Ta natura to jest tak silna i tak wredna czasem. Mati już normalnie jest tak, to jest puste po parmezanku, wiesz, puste po serku. Tak już jej się to I love you włączyło, że ona nawet kokolinę próbuje napastować. No mówię wam po prostu, trzy światy i cztery Ameryki. Teraz odczekamy ile trzeba i robimy sterylkę, bo to jest normalnie nie do wiary. Ale że o co chodzi? Widzicie, cały czas takie akcje I love you odchodzą. To jest po prostu niewiarygodne. A Koko jakaś taka ugrzeczniona po tej cieczce, no wprawdzie jeszcze się nie skończyła, ale już tak na wylocie. Jakaś taka ugrzeczniona, ja nie wiem, czy jakieś hormonki się zmieniły za to Mati, to tak bije na dekiel. Ej, dziewczyny! No co jest, przepraszam bardzo. Zapraszam ja tutaj do mnie. No masakra. Hej, hej, hello. Słuchajcie, moi drodzy, proszę sobie tutaj klapnąć na chwilę. Oczywiście w moim niezastąpionym, ulubionym już teraz mam dwa kaptury. Jestem w ogóle ubrana jak na Syberię. Ale coś się tak kiepskawo czuję, a jeszcze u nas tak, słuchajcie, dmucha drugi dzień. Ale to tak dmucha, że przenosi rzeczy, w ogóle kosze na śmieci zbieramy, no po prostu tragedia. Co chwilę coś zrywa, wiecie, jakieś gałęzie latają, no jest masakra, ale to tylko u mnie. Już kawałek niżej w ogóle jest cicho i spokojnie. Więc no dzisiaj niby ostatnia noc tych wiatrów, na razie cieszę się, bo wiecie, mamy prąd, nic takiego się nie dzieje, więc okej. Ale tak mi się właśnie przypomniało, bo patrzę w komentarze, tutaj Aga pisze, znaczy pyta się na temat Orbitreka, co ja mam za Orbitreka, czekajcie, i czy ja go polecam. Słuchajcie, ja wam powiem tak, ja mam Orbitreka marki Domios i kupiłam go w Decathlonie, ale ja już go mam ładnych kilka lat i nie wiem, czy taki sam, dlatego nie podaję wam modelu, bo mi się wydaje, że ja już chyba z rok czy półtora
temu ktoś się mnie pytał właśnie o tego Orbitreka. Ja już nie mogłam znaleźć takiego właśnie modelu, więc wydaje mi się, że mój model już po prostu nie jest produkowany. Chociaż ten mój Orbitrek jest naprawdę taki dość fajny, bo i ma wbudowane treningi, i pomiary wszystkie i tak dalej. Ja go katuję co roku na zimę. Co roku na zimę go katuję. Czy ja go polecam? Słuchajcie, jeżeli... To znaczy powiem tak, zakup Orbitreka niczego nie zmieni. Ale jeżeli macie motywację, czujecie, że to ten moment, to kupcie sobie, bo to jest naprawdę fajny sprzęt. Naprawdę fajny sprzęt, ewentualnie jakby coś nie pykło, zawsze może posłużyć na wieszak, na takie ubrania, które nie są jeszcze do szafy, ani nie są do prania, wiecie, bo to jest zawsze problem z takimi ubraniami. Zawsze albo krzesło, albo Orbitrek, albo rower stacjonarny świetnie się sprawdzają do przechowywania takich rzeczy, to tak wiecie, już żartem. Ale tak, czy ja polecam Orbitrek? Jak najbardziej. Słuchajcie, ja też niedługo zamierzam na niego z powrotem wrócić. Także jak najbardziej, jeżeli ktoś z Was się zastanawia, ja powiem Wam na przykład, jeżeli miałabym wybierać pomiędzy rowerem stacjonarnym a Orbitrekiem, gdzie wiecie, że ja kocham rower, to w życiu bym nie wybrała rowera stacjonarnego, bo ja bym chyba umarła z nudów, jadąc i patrząc w ścianę, chociaż wiadomo, że ja nigdy nie patrzę w ścianę, bo ja oglądam live, oglądam filmiki, no zajmuję sobie ten czas, ale mimo wszystko rower nie, gdzieś ten Orbitrek bardziej, gdzieś te ręce się ruszają i ten ruch inaczej się odbywa, niż tak po prostu siedzieć i pedałować, no szlak by mnie chyba trafił, to jest zdecydowanie nie dla mnie, słuchajcie, nie dla mnie. Ja nawet jazdę na rowerze to lubię, jak wiecie, jest ta aktywność taka górka, dół, coś się dzieje, zakręt, nienawidzę ścieżek rowerowych, gdzie jest wiecznie taką prosto, bo to nie jest dla mnie, ja muszę mieć urozmaicenie i ten teren taki wzbogacony, ale Orbitreka, słuchajcie, polecam jak najbardziej, bo tam można, zresztą wszędzie można sobie poziomy zaawansowania, ale można sobie naprawdę fajny trening też zmontować na Orbitreku. No i pracuje całe ciało. Pracują ręce i w ogóle, a tak też Wam powiem szczerze, że ja muszę zacząć pracować nad rękami, bo raz, że moje ręce wyglądają najgorzej z całego mojego ciała, to ja mam ręce bardzo, bardzo słabe i tak już w tym roku miałam się za to wziąć, ale wziąć ojczyzna, polszczyzna. Ale jakoś tak zawsze zapominam. Ale teraz, jak już z powrotem mnie coś, wiecie, strzeli w łeb, to postaram się właśnie popracować bardziej nad tymi rękoma. A do Orbitreka na pewno wrócę i powiem Wam, że polecam. Polecam ten sprzęt, jeżeli ktoś się właśnie zastanawia, to jak najbardziej. Ja teraz, dziewczyny, idę montować dla Was film, bo zaraz idę na live'a. Jest czwartek. Jest muzyczny live o godzinie 20, więc muszę na niego zdążyć, a jeszcze muszę się wykąpać, ogarnąć. Także dziękuję Wam pięknie za dzisiaj i do zobaczenia jutro. A, miałam Was wziąć jeszcze do alpak, ale powiem Wam, że tak wiało, że po prostu był problem z tym, żeby trzymać telefon, drzwi od alpak. Zresztą alpaki nienawidzą takiego wiatru i one biedne leżały cały czas na ziemi. Dobra, ale o tym potem. Do jutra. Cześć, pa!